Sergiusz Łukianienko, Centrum Kulturalno-Oświatowe Orzeł Biały w Lwowie. Jestem Polakiem z Lwowa. Zostałem się tutaj dlatego, żeby pomóc bronić naszego kraju. Jestem wpisany do obrony terytorialnej i czekam na wyzwanie. W międzyczasie zajmuję się wolontariatem. Pracuję dla takiego zjednoczenia wolontariackiego, które zajmuje się medycyną taktyczną. W pierwszych dniach, jak zaczęła się wojna, pomagałem uchodźcom dostać się z dworca do granicy. Jeździłem swoim samochodem prywatnym i pakowałem tyle ludzi, ile mogło wejść do samochodu. Do obrony terytorialnej wpisałem się w pierwszych dniach. Było tak dużo chętnych, że kolejka była po prostu tak ogromna, że myślałem, że nigdy ta kolejka się nie skończy, ale na końcu wpisałem się, ale do tej pory jeszcze nie otrzymałem wyzwania. Moje przyjaciele z Polski przekazali mi kamizelki, przekazali mi hełm. Ja jestem wszystko spakowane, leży koło łóżka. Pomoc z Polski jest ogromna, po prostu olbrzymia. Przede wszystkim to jest pomoc, że Polska przyjęła tak ogromną liczbę naszych rodzin, naszych uchodźców, naszych matek, żon, dzieci. I kiedy my wiemy, że oni tam są w bezpieczeństwie, no to inaczej też inaczej tu się działa, bo już nie ma takiego strachu, co będzie z dzieckiem, co będzie z żoną, bo dlatego, że ja wiem, że moja rodzina jest w bezpieczeństwie. Sytuacja w Lwowie wygląda tak, że część ludzi wyjechała z Lwowa, wyjechała na wsi, wyjechała do innych krajów, w tym do Polski, bo alarmy, które wyją codziennie i nieraz parę razy w nocy, to ono tak psychicznie, no działa psychicznie. Вот. Poza tym już zaczęli powoli bombardować nasz Lwów. I na to miejsce przyjechało dużo uchodźców ze wschodu. Oni są taka, jest często taka sytuacja, kiedy przyjeżdża rodzina i żona nie chce zostawiać tu swojego męża i oni zostają tu. A mąż nie może wyjechać, no bo teraz jest taki zakaz, tak? W Lwowie Lwów przyjął setki tysięcy uchodźców ze wschodu, a w ogóle szacowano, że wyjechało ze swoich domów około 10 milionów Ukraińców. Czyli ktoś wyjechał do wsi, ktoś wyjechał na zachód Ukrainy, ktoś wyjechał za granicę. Obecnie jest to około 3 milionów ludzi. Ja myślę, że ta liczba będzie tylko się powiększać.